Trick. Znaczy, nie, trick. Trick się pisze, a wymawia się trick, bo to inaczej się pisze, inaczej się mówi. Co zresztą dużo jest takich wyrazów. To weźmy trend, to samo. Piszemy trend, ale prawidłowo należy wymawiać trend. Jest, widzicie, taki trend. No niestety, 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 proszę Państwa, ciągle są jeszcze u nas takie trendy. Ty powiedziałem są, no też błąd oczywisty, przepraszam, to jest z rozpędu. Są, prawidłowo, są. Są takie trendy. To znaczy, można mówić trend, można mówić są, bo to nie jest ścigane jeszcze, ale głupio troszkę tak odstawać od normy. Trzeba jednak z żywymi naprzód iść. Trzeba również w dziedzinie języka dotrzymywać kroku epoce. Trzeba się włączać, dawniej włączać, na każdym etapie. Język jest żywy, podlega ciągłym fluktuacjom i no, ja jeszcze pamiętam, no, kilkanaście lat temu na przykład pisało się zrobiliśmy, a prawidłowo należało wymawiać zrobiliśmy. Średnie pokolenie chyba pamięta, mieliśmy takiego czołowego specjalistę od tej wymowy. On potem gdzieś wyjechał czy coś, nie wiem. A teraz znowu, wracając do naszych dni, są inne trendy językowe, na przykład wymiana głosek. Proszę Państwa, to jest ważne, jest to jedno z podstawowych prawideł, zasad poprawnej wymowy polskiej. Dam parę przykładów, warto wiedzieć. Na przykład literka O. Piszemy O, ale prawidłowo należy wymawiać U. To tak jakby z angielskiego, tylko błędnie. Na przykład komisja, rząd, on jest przez O, to jest wyjątek. Przekonany, jestem przekonany. Albo inna literka E. Piszemy E, ale wymawiamy Y, Y. Na przykład centralny, albo sens, decyzja, pensja, to są pobory, pensja. Proszę Państwa, o, i tu już konsekwentnie możemy łączyć z wyrazami z pierwszej grupy. Na przykład komisja centralna, decyzja rządu. Proszę, jakiś sens od razu. Następna literka. On, on. O czym wspominałem już na początku. Piszemy on, ale wymawiamy om lub, uwaga, o. Samo o. Bo tu już stopień trudności się wzmaga i należy wyczuwać ducha języka. Trzeba wiedzieć, kiedy użyć które. Weźmy dłuższe zdanie. Na przykład. Naszo głęboko trosko będą, no i coś tam, powiedzmy, dzieci alkoholików, czy co tam mają na bieżąco. Ale proszę zwrócić uwagę, trosko będą, czyli przy czasownikach om, wymienność głoski. I w tym samym wyrazie następny przykład. Na zgłoskę ę, piszemy ę, ale wymawiamy en, en. Piszemy będą, a wymawiamy będą. Rozumiemy się? Tylko, proszę Państwa, uwaga, bo będą teraz wyjątki. Jeżeli ta sama zgłoska ę występuje przy samogłosce i, już brzmi inaczej. Nie będzie więc, tylko więc. Czyli samo enny nie będzie ciężko, ale ciężko. Ciężko to ciężko jest, bo to jest tak, proszę Państwa. To jest miękkie ci, następnie dosyć twarde, przedniojęzykowe enny, ny, cin i ż, przechodzące w bezdźwięczną spółgłoskę szczelinową SZ. A więc sz, ż, ale bezgłośny. Ciężko, ciężko. Proszę powtarzać za mną po cichu. Ciężko, ciężko. Nie, ja wiem, że tak od razu to trudno. To ciężko jest. Dlatego też są specjalne szkoły w tym zakresie, które nie tylko ciężko jest skończyć, ale i dostać się tam jest niezwykle ciężko. Jeżeli się nie ma dobrych początków. Od dzieciństwa, nawet jeszcze wcześniej. Proszę Państwa, pedagodzy przywiązują tam do tego dużo wagę. Bo, proszę Państwa, przecież oni sobie doskonale zdają sprawę, że nie można oddać właściwych treści, jeżeli nie znajdzie się odpowiedniej formy. Tu chodzi o semantyczną zbieżność słowa z rzeczą. Im przyświeca to norwidowskie odpowiednie dać rzeczy słowo. I oni dają. Bo wiecie Państwo, o co im chodzi. Chodzi im o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa. I to by się zgadzało, bo na tyle, co im ta głowa pomyśli, to im tej formy wystarcza aż nadto.
Mało tego, nawet mu zostaje do popisu szerokie pole manewru stylistycznego, co po niektórym może się potrudzić o nieco inną budowę zdania, które również absolutnie nie będzie nic znaczyło. Proszę Państwa, ja tego nie chcę rozszerzać, ja chciałem tylko uwypuklić Państwu stopień trudności. No ale niestety, proszę Państwa, nie ma rady. Chcesz zajmować wyższe stanowisko, musisz źle mówić po polsku. Trzeba się uczyć i jeszcze raz uczyć. Jod Dobrowolski, kropka. Ale ostatnio, proszę Państwa, rzeczywiście łatwo o pomyłkę, bo wprowadzono, nie wiem, czy z chęci zmylenia nas, czy jakimś tytułem próby, zaczęto wprowadzać na niektóre stanowiska inteligentów. Niesamowite, co? No, inteligentów. Może za dużo powiedziane, zależy kto to ocenia, ale powiedzmy ćwierć, a na niższych stanowiskach nawet pół inteligentów. I tak niesamowite. I tutaj rzeczywiście łatwo o pomyłkę, bo to tak, facet mówi niby po polsku, nie przekręca właściwie długie zdania, jak w książce. No marny, jakiś powojenny, jakiś bratny czy coś, ale jednak. Proszę Państwa, nic to. I tak się zawsze zdradzi, bo to jest silniejsze od niego. On musi prędzej czy później postawić akcent fałszywie na pierwszej sylabie wyrazu, czyli pójdzie pod prąd języka ojczystego. On nigdy nie powie gospodarka, on powie gospodarka, w październiku, bohaterów, nominacja, niezbywalne, bo im się wydaje, że jak tak będą mocno akcentować, to nabierze większego znaczenia, a to kompletnie i tak nic nie znaczy, ale co nas obchodzi w końcu, niech kombinują. Chciałem Państwa tylko przestrzec, że ten podział na ćwierć i pół inteligentów też może być mylący. Bo to nie chodzi oczywiście o zalety umysłu, proszę Państwa. Określa się w ten sposób tylko stopień zbliżenia do mowy artykułowanej. Natomiast sam trend jest oczywiście ten sam.